od momentu, kiedy już miał lat 21 i 2, a w ogóle całość się zaczyna takim tekstem. Bajka będzie długa. Był raz sobie Ryszard Wagner, co miał sieczkę w mózgu, ale on nieszczęsnym tym człowieku. Potem naprzód skoczymy sobie na plecy jego matce. Matka utrzymywała przez wiele lat w ogóle w swojej biografii, utrzymywała, że jest, że pochodzi z rodziny arystokratycznej i tak dalej. Natomiast była kurtyzaną, była maitresą, była utrzymanką, także o tym też. Ale może to po prostu was zachęcić, żeby sięgnąć po tą książkę. Zakochują się w sobie, ale z pamięci. Bo nie będą do siebie pasować. W skrócie, on chciał miłości, ona ostateczności. On szerokich wód, ona przystani. On muzy i kochanki, ona dyrygenta i utrzymanka. On włoskiego wiatru, ona solidnych żywszy ojcem. Pan ma wielkości, odbija mu już zupełnie. Powie Cosimie, że cytuję, Duch Święty pragnął, bym otrzymał od ciebie syna. Im człowiek mniejszy, tym mania wielkości większa. To on, Wagner, czuje się jak narzędzie heglowskiego ducha świata. On jest punktem kulminacyjnym całego procesu rozwoju ludzkości. To... Filozofia języka bywa bolesna. Język objęto obcęgami. Spalono rękę, a także papiery, pełne by łzniec. Język płomienia lizał stopy. W ogrodzie czarna porzeczka i agres. Przywołujesz psa, zdyszany waruje u nogi. Ta sama nazwa wskazuje, pisze o wschodzie, ale pisze no, głównie o Chinach. Może ja tutaj się, będzie mi łatwiej po prostu przeczytać. Niezwykły zapis podróży na wschód, podróży we wspomnienia do obrazów z dzieciństwa spędzanego u dziadków na Podlasiu i podróży tam, skąd wyszły oddziały Chinggis Hana, tam, gdzie historia jest jak geologia i tektonika, nieunikniona, nieprzewidywalna, miażdżąca. To chyba, co jest w ogóle najważniejsze w jego pisaniu, to sposób jego postrzegania, jego obserwacji, czyli po prostu jego wrażliwość. Ci, którzy czytają Stasiuka, wiedzą, że on tak naprawdę pisze o miejscach głównie, nie pisze jakby w ogóle o sobie, aczkolwiek oczywiście pisze bardzo dużo o sobie, pisząc o miejscach, opisując te swoje podróże. Ciemia wschodu, który na nas spada. Opowieść o tęsknocie, pragnieniu i strachu i o tym, jak umyka przestrzeń, a powraca pamięć.